Amen. Oddać się woli Bożej. Jej to właśnie zawdzięczam wszystko i w ciągu całego życia swojego szukałam jej zawsze. Nie mogę pojąć tej kobiety, że ta łowiczanka miała tyle siły. Modlić się o jedność Kościoła, to wszyscy potrafią. Ale pojechać gdzieś tam daleko do Mochylewa i mówią mi, siostryczko, a dokąd? A do Mochylewa, siostro, tam most zerwany, tam się nie przyjedzie. A już było widać łuny pożarów, rewolucji. Jechała do Mochylewa, bo tam trzeba, bo tam są dzieci. To tylko mogą tacy szaleńcy, jak matka Lament, łowiczanka. Bolesława Lament urodziła się 3 lipca 1862 roku w Łowiczu. Atmosfera domu, w którym się wychowała, przepojona była głęboką i prawdziwą religijnością, a Bolesława od dziecka kochała Boga i często żarliwie się modliła. Ukończyła ze złotym medalem progimnazjum w Łowiczu. Tam też miała okazję poznać problemy religijne, narodowe i społeczne swojej epoki, co miało duże znaczenie dla jej duchowej formacji. Każdą wolną chwilę spędzała na modlitwie przed obrazem Matki Boskiej Łowickiej. I pytała się, co ja mam zrobić, Matko Dobrej Rady. Wszystka obyczajowość tutejszych ludzi na pewno jej pomagała. W tym były to czasy bardzo trudne. Był początek oczekiwanej niepodległości po powstaniu styczniowym. Tutaj ostrzyli kosy powstańcy. Tutaj Glicki prowadził oddziały łowickie. Więc ona to wszystko widziała. I widziała na pewno i miała tęsknotę za tym, żeby tym ludziom z tej i z tamtej strony pomóc. O serce jego żona i pragnie serca naszego dla nas mu włócznią, dla nas za Pana. Bolesława w Warszawie przez 2 lata uczyła się zawodu krawcowej. Po powrocie do Łowicza otworzyła własny zakład krawiecki, wykazując dużo inicjatywy, przedsiębiorczości i talenty organizacyjne. Nagła śmierć ojca postawiła przed nią zadanie zapewnienia bytu matce i młodszemu rodzeństwu. Cała rodzina zamieszkała w Warszawie. Tu Bolesława odznaczyła się szczególną wrażliwością na ludzką biedę. Prowadziła dom noclegowy na Pradze dla ubogich i bezdomnych. Jasza, daj jeszcze jedną zupę. Ojciec Honorat Koźmiński, jej duchowy przewodnik, polecił, aby przy jednej z warszawskich parafii objęła stanowisko przełożonej świeckiego 3. zakonu świętego Franciszka. Przeżywając boleśnie rozdarcie Kościoła, dostrzegła w sobie powołanie do pracy nad zjednoczeniem chrześcijan. W 1903 roku, za radą ojca Honorata, wyjechała do Mochylewa nad Dnieprem, aby zająć się tam katolickim wychowaniem młodzieży. W 1905 roku rozpoczęła wraz z 2 kandydatkami nowicjat zakonny. Z pomocą jezuity ojca Feliksa Wiercińskiego Bolesława Lament napisała konstytucję nowego zgromadzenia zakonnego sióstr misjonarek świętej rodziny. Głównym celem zgromadzenia było wspomaganie dzieła zjednoczenia chrześcijan, zwłaszcza wschodnich, i umacnianie wiary, szczególnie tam, gdzie jedność była zagrożona. Oficjalnie prowadziła kursy krawieckie, a nieoficjalnie uczyła języka polskiego, historii, religii. Troszczyła się o umacnianie wiary, o pogłębianie życia religijnego.
Zakład wychowawczy, który prowadziła, prosperował na wysokim poziomie. Współpracowała wówczas z Leokadią Górczyńską i Lucją Czechowską. Właśnie one zauważyły u Bolesławy głębokie życie wewnętrzne i Lucja poprosiła o przyjęcie do zgromadzenia. Zdziwiona Bolesława odpowiedziała, że nie jest w żadnym zgromadzeniu, więc załóżmy, zaproponowała Lucja. Wewnętrzne przekonanie Bolesławy o Bożym powołaniu do pracy apostolskiej wśród chrześcijan na wschodzie i założenie zgromadzenia przeżywała Bolesława jako odnalezienie owej ewangelicznej perły. Przejęta już kilkowiekowym rozłamem Kościoła, pragnęła zaangażować się w dzieło jedności chrześcijan. Motywem podjęcia takiego zadania stały się słowa Jezusa z Wieczernika, aby byli jedno. Przedsięwzięcie ekumeniczne podjęte u progu XX wieku przez Bolesławę nabiera z perspektywy lat szczególnej doniosłości. W kontekście ówczesnych, bardzo skomplikowanych warunków na terenie Cesarstwa Rosyjskiego dla jakiejkolwiek działalności religijnej i dzisiejszego, bardzo żywego klimatu ekumenicznego jej działalność trzeba uznać za charyzmatyczną. W dziejach Kościoła Polskiego Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny było pierwszą kongregacją powołaną przede wszystkim w celu wspomagania dzieła zjednoczenia chrześcijan. W 1905 roku wszystkie trzy rozpoczęły nowicjat zakonny. Z pomocą jezuity ojca Feliksa Wiercińskiego, Bolesława Lament napisała konstytucję nowego zgromadzenia zakonnego, sióstr misjonarek świętej rodziny. Głównym celem tego zgromadzenia było wspieranie zjednoczenia chrześcijan na wschodzie z Kościołem katolickim i umacnianie wiary. Niemożliwe,